Tak. Więc dostałem kilka listów od fanek. Pomyślałem, że wam je przeczytam. Pierwsza pisze do mnie Esmeralda. Korinie, co poza miłością i sławą jest ważne w twoim życiu? Gdybyś tak głębiej nad tym zastanowić, to poza sławą i miłością najważniejsi są dla mnie ludzie. Niezależnie od tego, jak bardzo różni są ode mnie, każdy z nich jest dla mnie pewnego rodzaju inspiracją. Inspiracją do twórczości, do rozwijania się, do dążenia, do kolejnych kroków w życiu, które są dla mnie bardzo ważne. Dziękuję ci, Esmeraldo, za to pytanie. Następny list mamy od Cynthii. Cynthia. Jak to jest być bardem? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w byciu bardem najbardziej, powiedziałbym, że ludzi i nie ludzi. Tych, którzy mi płacą, którzy mnie inspirują do działania, albo, by tak rzec, wpływają na moje życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec pomaga się nam rozwijać. A jak dobrze wiemy, rozwijanie się, rozwój dla barda jest bardzo ważny. Następne pytanie, Lucina. Ciekawe imię. Wiemy, z jakiego to regionu? Kto z kompanii czterech jest dla ciebie największą inspiracją? Ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Jeżeli pytacie o inspirację do twórczości, odpowiedziałbym, że pan Leonard i jego jeździeckie zapędy w sytuacjach, których najmniej bym się spodziewał. Jeżeli o inspirację do działania, to tak naprawdę każdy z członków Kompanii Czterech wywiera na mnie wpływ i powoduje, że podejmuję takie, a nie inne decyzje. Bardzo też wierzę w los, w koleje losu i w to, że to, co mnie czeka, gdzieś jest zapisane, czy w gwiazdach, czy w kartach. I ostatnie, Severa. Bardzo ciekawe imię. Severa pyta mnie, gdybyś mógł wybrać, Korinie, jakim chciałbyś być ciastem? Szarlotką. A wiecie dlaczego? Ponieważ szarlotka jest najpopularniejszym ciastem na całym świecie. Proste. Moi drodzy, już we wrześniu startujemy z kolejnym sezonem Kompanii Czterech. Pojawimy się tam ponownie w tym samym składzie, by jeszcze intensywniej walczyć z siłami zła i poznawać kolejne zakamarki tajemniczej Barovii. Mam nadzieję, że spotkamy się tam i że jak zwykle wspierać będziecie moją twórczość w każdy możliwy sposób, byśmy ubarwili tę historię i dodali nieco artystycznej nuty do przygód Kompanii Czterech. Tak? Jeszcze coś? O! Strat. Co myślisz o Andrieju? To są jakieś kpiny. Ja na coś takiego się nie umawiałem. Proszę to zabrać.